Siemanko, lecimy z 12, 13, 13, sorry, 13 odcinkiem Demon Taska. Znowu mi się trafiło mieć na Demona 10 na 10 luta. Oczywiście w Preju. No i zobaczymy, jak to będzie. Widzimy się, jak wydropie coś ciekawego. No i zaczynam od GS-a. Super, tylko nie mam kapa na niego, nie? Giant Sword drugi, no świetnie. Gdzie ja to wezmę tam? Trzeci Giant Sword to jest jakiś normalnie już... Śmieszny nasz po prostu, no trzeci. Gdzie ja to pomieszczę, no? Kapa nie mam. Fire Axe. Super, świetnie. Aha, i dwa rochy nawet, o proszę. Nie! Co jest? Tylko nie padnij, bo się zdenerwuję. No nie! Straciłem? Nie pamiętam już nawet ile miałem. Straciłem czy nie? Straciłem, miałem 2-3-3 przecież. Ja pierdzielę! Giant Sword. Czwarty. Oczywiście wróciłem na respa. Ale kurde, jak ja mam się zapakować z tymi GS-ami? Fire Axe. Super. O, Gold Ring, nie zauważyłem. Kurde, gdzie są jakieś Golden Legi albo coś takiego, no. Fire Axe. Świetny hunt. Naprawdę bardzo mi się chce grać. Kontynuować w ogóle tego hunta. Jest świetnie, straciłem level, ale to nic, oczywiście, lecimy dalej. No to dzisiaj mamy taki trochę wyścig. Wyścig Fire Axe'ów i GS-ów. Jak na razie jest porówno, tak? 4-4, super, świetnie. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Proszę Państwa, Giant Sword wychodzi na prowadzenie 5-4. Boże, za co mnie tak karasz? Ile już jest? 6-5, tak? Dla Fire Axe'a. Super wyścigi. No i to jest koniec tego hunta. Niby sprayem ten hunt, ale tak... No niezbyt, niezbyt, no. Co będziemy się oszukiwać? Oczywiście preya mam dalej, bo... Znaczy na luta mam dalej, tylko musiałbym znowu demony trafić, bo na ostatnich tam dwóch minutach zrobiłem ponowne losowanie. Macie takiego luta, jakiego widzicie. Jeszcze mógłbym zabić kilka demonów, ale już jest 11 i już mi się naprawdę nie chce grać. Jutro muszę jeszcze wstać, więc... No.
Na tym skończę. Zabite 94 demony. Tak jak już pewnie mówiłem, nie wiem czy mówiłem. Jeszcze ta dentka tak niezbyt mnie nastawiła do gry. Ten level 2, 3, 3 to chyba trzeci albo czwarty raz będę wybijać. Naprawdę. Jest lipa. Co do tego levela. Strasznie. Chyba już ze 3 tygodnie się męczę z wbiciem tego levela 2, 3, 4. No ale cóż. Co na to poradzę. Taki lucik, widzicie teraz podsumowanie i za momencik przejdziemy do hunta trzeciego. Zaczynam drugiego hunta, widzimy się jak wydropię coś ciekawego. Fireax. Zaczynam od Fireaxa. Zapomniałem tylko wspomnieć właśnie, że to jest oczywiście huncik na Preju. Zobaczymy jak poleci, może będzie lepiej niż poprzednio. Drugi Fireax. Świetnie się zapowiada ten hunt. Naprawdę świetnie. Fireax Goldring. No, dwa itemki. Tylko, że szkoda tak, że akurat takie. Czwarty. Pięć. Giant Sword? No to już jest lepiej. Jest lepiej. Tylko nie mam kapa na niego. Yes. Fireax, Jezus. Szósty. Demonka. I to mi się podoba. Master Mind Shield. O, dopiero zauważyłem. Dobra, bo tak dużo było napisane, nie? Fireax. Siódmy? Chyba siódmy. Jeszcze giesik. Golden Legi jeszcze, no. Na sam koniec praktycznie. Jeszcze Fireax oczywiście musiał wlecieć. Jeszcze jeden Fireax. 9 już? Drugi hunt skończony. Luta właśnie takiego widzicie. 108 demonów zabitych. No, posypało. Posypało, nie ma co. Ładnie poleciało. Teraz widzicie podsumowanie i za chwilę przejdziemy do hunta trzeciego. I jeszcze nie wspomniałem, to było oczywiście Prey 10 na 10. 10 na 10 luta. No i jedziemy z następnym huntem. Trzeci, ostatni na tym odcinku. Widzimy się jak wydropię coś ciekawego. Giant Sword, kurde. Nie wiem ile zabiłem już demonów, ale naprawdę całkiem sporo. I to jest pierwszy item, jaki wydropiłem na tym huncie. Masakra. Kurde, no tyle zabiłem, nie wiem, z 30-40. Pierwszy item, jaki wydropiłem. Lecimy dalej, ale naprawdę wątpię, żeby to był dobry hunt. Goldring. Ja pierdzielę. Pod sam koniec hunta drugim itemem jest Goldring. Pod sam koniec. Niesamowite. Co, mam laga? Nie, nie mam laga. Dlaczego nie mogę dać? A powiedz, że mam stówkę?
O, już mam stówkę nawet. A więc oficjalnie hunt został zakończony. 90 demonów zostało zabite. Itemy macie tutaj. Jak sami widzicie, Gold Ring i Giant Sword były jedynymi itemami, które uzupełniły statystyki i właśnie one się zaliczają jako tako, więc lipa trochę. Gorszego hunta chyba nie miałem. Macie teraz przed sobą podsumowanie i za chwilę przejdziemy do podsumowania całego odcinka. No i właśnie jestem już w depo. Jeszcze zobaczycie tego wspaniałego hunta, a właśnie tutaj go macie przed sobą. Znaczy nie mogę w to uwierzyć normalnie, 90 demonów i no praktycznie nic. Chyba nawet waste'a nawet miałem, ale nie jestem pewien. Dobra, nieważne. Waste'a chyba nie miałem, bez przesady. Nawet może na lekki profit, albo lekki waste, albo zero. Możemy się umówić, że to będzie zero, dobra? Przechodząc do podsumowania. Sorry, że tak była, taka przerwa była, chyba miesiąc z hakiem był od ostatniego odcinka. Ale spokojnie, odcinek właśnie jest. I za tydzień mam ferie, więc coś tam ponagrywam. Na pewno demotaska tam sporo huntów zrobię i zrobię po prostu sporo odcinków w zanadrzu, żeby mieć co po prostu wstawiać po prostu i będzie git, tak mi się wydaje. Co jeszcze? Dzięki za 400 łapek, bo pod ostatnim odcinkiem 400 łapek, fajnie. Jeżeli się film podobał, to oczywiście łapkę też proponuję zostawić. No i co? Więcej chyba do dodania nie mam od siebie, jak tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję za oglądanie tego dramatu, można powiedzieć. No i co? Pozdrawiam, zostawcie łapkę w górę, jak się podobało. Jak nie macie subskrypcji, to zapraszam do subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco w materiałach, streamach i tak dalej, tak samo Facebook. No, nie przeciągam, na razie, cześć, trzymajcie się.